Ezopora latnio w pigułce na piątek 12 listopada. W końcu planety dziś sprzyjają i pozwolą cieszyć się dobrym humorem i doskonałą kondycją psychiczno-emocjonalną. Doskonały dzień na relaks i zabawę. Poza tym, Wena będzie deptać po piętach, więc działaj artystycznie. Będzie szansa, by wejść w lepsze towarzystwo i zawrzeć wartościowe znajomości. Nie przeholuj jednak z alkoholem i wcześniej zadbaj o stopy. Pozbądź się zepsutych i niepotrzebnych rzeczy z Twojej przestrzeni, odblokujesz w ten sposób energię spełnienia. Na czas tych porządków warto zapalić świecę palosanto, która na bieżąco wypali tę zastaną negatywną energię z ciemnych kątów Twojego i przestrzeni. Karta rada, szóstka mieczy, oto nadchodzą zmiany, wyjdź ze swojej strefy komfortu, by chwycić pomocną dłoń, którą podsyła Ci los. To nowe drogi i nowe możliwości, zatem miej oczy otwarte i nie przegap tych życiowych szans, bo one tak szybko się nie powtórzą. Zatem życzę Ci uśmiechniętego piątku, magicznie pozdrawiam, terapeutka Rejki oraz astronomerolog Ewa HL. Pa, pa.